Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Farel i zapraszam do kolejnego odcinka z Las w Survival. W dzisiejszym odcinku chciałbym przejść bunkier Alpha na hard modzie. Dodatkowo chciałbym już w końcu skończyć pierwszą misję w zdobywaniu punktów reputacji u naszego specjalisty. Tak się właśnie ten żołnierz nazywa specjalist. I w końcu chciałbym zdobyć tą dyskietkę i udać się na ten event Floppy with the coordinations, bo tam prawdopodobnie można znaleźć taką fajną skrzynkę. Rzeczy, które w niej się znajdują, są porównywalne do skrzynki czerwonej w bunkrze. Także jest o co walczyć. Dodatkowo chciałbym już osiągnąć ten trzeci poziom u specjalisty i odblokować sobie dwie berety, że je postrzelać. No to zaczynamy. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Aktywujemy na samym początku protokół. E, gdzie ten komputer? Tutaj. Activate. Attention. Super, wszystko jest aktywowane. Także wchodzimy do bunkru. Mam troszeczkę tych broni, bo podropiło mi ze skrzynek. Na początku nie będziemy wchodzić do tych komnat z Frenzy Giantami, Toxic Abominationami czy tymi Exploderami. Na początku przelecimy sobie tylko bunkier tak w miarę na szybko i pozbieramy te łatwiejsze dropy na przykład z Zwykłych zombiaków Po 12 je bije, oczywiście wiadomo Bunkier teraz jest Silniejszy, Te zombiaki mają większego Defa, większego yy, Damage'a chyba nie, ale defa mają większego No i czekajcie Napije się wody, bo spragniony jest ziomuś I po aktualizacji Na szczęście usunęli Pewną ilość eksploderów, już nie ma ich tak dużo Także Już jest troszeczkę łatwiej Dobra. Mamy co? Pierwszy notesik i pierwsze trzy talizmany. Mm, zjedzmy. Obandażujmy głowę. Dobra. Tutaj sobie bym szedł, ale tutaj będzie Frenzy Giant i dwa zwykłe. Dobra, pierw pojedźmy sobie z Toxic Splitterem. Super. Teraz przerzućmy sobie na shotguna może, bo tu będą te abonamenty szyny. bloter, przepraszam. O 31 z shotguna, kurde. Troszeczkę, powiem Wam słabo, ale fajnie to patrzcie, idzie nawet. Raz mnie dopiero uderzyły. Dobrze, mam tego Swat Armora z czerwonej skrzynki. Wow, ale go pozamiatało. Dobra, pięknie. No i super. Yy, to teraz zróbmy tak: idziemy dalej, otworzymy sobie dźwiczki po prawej. Wybiegną znowu dwa na szyny, żebyśmy mieli miejsce. Żebyśmy mieli jakąś łatwą drogę ucieczki. O, może w ten sposób. Kurde, raz tego, raz tego atakowałem, nie? Dobra, ten będzie nie żył. Super, padł. Wow! Ty, coś się przywiesiło, ale widzieliście jak go odrzuciło? Super, level wpadł. Take all. Aha, a to co to jest? Personal effects, dobra. Personal effects byśmy zostawili zamiast wody. Woda, niech sobie tutaj zostaje. My lecimy dalej. Teraz otworzymy sobie te drzwiczki. Fast bytery, no To przerzućmy sobie znowu na Glocka. No ładnie, to idzie ładnie. Tu będzie Frenzy. I on teraz wyskoczy, nie? Teraz Frenzy wyskoczy. Weźmy sobie od razu może. Dobra, dobra, dobra. Gruby, uspokój się. Będę tego ganiał tutaj wokół tego. Wokół ściany. <laughs> Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak to wszystko. Łu! Się spisze, tak, bieganie wokół ściany. Jeszcze takiego czegoś nie próbowałem. On zaraz przyspieszy, właśnie teraz przyspieszył, ale ma jeszcze jednego kita. Leży na szczęściu. Wow! Ok, pozamiatane. Teraz sprawdźmy sobie szybko. Tutaj jeszcze te śmietniki, szafki i inne pierdoły. Muzyka, co? Gra? Gra. Kupon. Nie chcę zielonego kuponu na pewno. No, puszeczki sobie weźmiemy, bo oczywiście trzeba coś jeść przecież. Nawet chyba i teraz zjemy. Raz, dwa. Tutaj oby jakaś część była questowa. Nie ma dalej części questowej, szkoda. To chociaż się napijmy. Lecimy dalej, ale przypierw pójdziemy jeszcze tutaj do tych dźwiczek, ale weźmiemy zwykłego glocka. Past się wyjaśni, może spadnie jakaś część. Jest jedna, druga, pięknie. Najlepiej moim zdaniem bić, wiecie co? Najlepiej być fast bitery, no i te floater blotery bo kurczę bardzo ciężko jest na hard modzie przejść z frenzy giantami Tu teraz będzie jeszcze exploder. Oj kurczę nie lubię go bić, ale byśmy zrobili to tak jakoś. Może M kom go zaskoczymy. Tu tiuret. Dobra. Niech wyprzedzi go ten Toxic Splitter. Teraz się tak o, z nim cofnę trochę. Teraz tak staniemy, atakujemy. Gin grubasie i gincie te... Zginęły? Dobra, zginęły, super. Myślałem, że... Przeżyły i zaraz mnie podhaczą. Teraz tak, co tu będzie po drodze? Mm, znowu toksiki, nie? Tak, dwa toksiki. Glocka podhaczymy Cyk, 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 pięknie O, can of oil. Mm. Nie mam gdzie tego wsadzić Dobra, później Dwie spadły, dwie jeszcze w dodatku, kurde Dobra, później sobie po to pójdę Teraz sobie może te flotter blotery tutaj szybciutko Na pyrkę uwalmy Mogłem wziąć jakąś silniejszą broń Ale dobra, już jeden został, to ciultam P ile bije? po 10, tak samo jak ja jego, tak on mnie. Czerwony ticket, fajnie. To później sobie wrócę i to wszystko. Podniosę, wiecie. Dobra. Tu jeszcze sobie przeszukajmy. Mm, sztabka, zajebiście. Co tutaj będzie? Kolejny Fast biter. No i dobra, pyk. Pyk, mamy. Tu jeszcze skrzyneczkę może przeszukamy. Który to jest już poziom? 66, łatwo to idzie. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej. Znowu kurczę Canofoil. Ja to tak nazywam. A to się naprawdę inaczej trochę nazywa. Yy, ok. I tutaj mamy teraz najgorszą sytuację z całego piętra, ponieważ musimy tego żołnierzyka uratować, a tam jest I Exploder i Abonamation. A tutaj jeszcze jest kolejny exploder. Dobra, zróbmy tak. Gin grubasie. Dobra, zginął. Można go otworzyć? Można, super, spadła rzecz. I teraz zróbmy tak. Czy mi starczy broni? No właśnie, to jest pytanie. Najlepiej by było grubego teraz podchaczyć, uciec. EXPLOSION! explosion. Dobra, zginął. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Okej. Okay. Myślałem, że zaraz wyjdą z niego te parasajdy, czak to tam się nazywa. Nie tu, nie tu, nie tu! Cicho. Gdzie one są? Dobra, jest na mapie. Gincie! Dziadostwo to jest takie, że ja Wam mówię. Od razu na hita zabija. Ok, to mamy well done. Cicho. Mogę coś tu otworzyć? Mogę. Patrzcie, jeszcze na śmiertelnik spadł. Zadowolony jestem teraz. I co? Aha, go nie ma, bo ja już go na tamtym piętrze odblokowałem. No dobra. Trudno, myślałem, że jest. I na dole będzie tak. Trochę toxic splitterów i fast biterów. Nie, fast biterów. Także fajny tam jest drop. Mm, I byśmy to zrobili, wiecie w jaki sposób? Później tam będzie bieg od razu Frenzy Giant chyba Ja bym to normalnie spiły piły przypierdzielił Z Minigana. Ostro poszedł z nimi No, 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 no no, Czekaj Farel, czekaj Uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj, To był? Bardzo Stary, głupi pomysł Uuhuhu, bracie, dobra. Mm, inaczej, to trzeba wyjaśnić sytuację inaczej. Mm. Lecimy jeszcze raz na drugie piętro, jak coś się wyłożymy ewentualnie. Mam nadzieję, że się cofnęli Dobra, cofnęli się na swoje miejsce, tam gdzie byli, i teraz zrobimy tak samo, że. E, wsad mi się popsuł. O mordo, o mordo, wsad mi chciał się popsuć. Teraz muszę takie kółeczko zrobić z grubym. Teraz nie będę go atakował. Nie no, przełoży mi. Dobra przyłożył mi. I teraz będziemy się ścigać z nim na 100 metrów. Uuu! Uuu! Stary! kupsa okulary! Wo, go podhaczu maciarza. Koraz ci na łeb gościu. Ty nie chcę wam nic mówić, ale zapierniczanie ziemsko koleś. Dobra, yy, broń, którą szybko bym dokończył. O! Nie, czekaj, to tamte jest słabsze? Nie, tak samo atakuje. To weźmy Glocka zwykłego. O! Co ja będę tracił tego lepszego? I teraz mamy dwa shotguny. No i tak źle, i tak źle, nie? Trzeba będzie z frenzim się po trochę poganiać. Chodź, gruby. Dobra, przyciął się, super. Przyciął się znowu. Nie, ja wziąłem zukarę glocka, tak być nie może. Dobra, uderzył. Uuu! Grubasku! Dobra, leżysz, maciarzu. Dobra, i teraz tak, idziemy, pozbieramy sobie dropa i uderzymy do specjalisty. Sprawdzimy, jaki poziom już mamy dostępny. A ja sobie jeszcze przebiegnę piętro drugie poza odcinkiem. No i się widzimy. No i jesteśmy na miejscu u specjalisty. Ja jeszcze sobie szybciutko pojechałem. Piętro drugie udało się naprawdę dużo wydropić tych rzeczy. Nie spodziewałem się, że aż tyle spadnie. Ok, sprawdźmy, co on teraz nam zaoferuje. Pięknie, mamy pierwszą dyskieteczkę. Take. Super. O! I połowę poziomu. Drugiego. Dołóżmy sobie kolejnych 30. Kolejnych. Pięknie, odblokowane mamy dwie berety. Patrzcie, jest nowa broń. Zaraz sobie przetestujemy. No i możemy jeszcze tutaj wsadzić to i to. Brakuje nam 1,4 do czwartego levelu reputacji. Także w następnym odcinku zdobędziemy kolejną dyskietkę i mam nadzieję, tą modyfikowaną już MK. O ile dobrze mówię, tak, modyfikowana M.K. jest na poziomie 6. No to co. Teraz ubierzemy sobie Equip, dwie berety. Sprawdźmy, jak to wygląda. No, powiem Wam, fajnie się, gościu, prezentuje. Ile to ma damage'a? 25 damage'a. Dobra, to wsadźmy tą dyskietkę teraz do komputera. Stryk, loading, data, uwaga. Hakują system, koordynację gdzieś tam, nie wiem, Eric Snowden nam wysyła. I co? Aha. Next activation za 12 godzin. Dobra, no to ciśniemy zobaczyć, co spadnie nam z tej skrzyneczki na tym nowym evencie. Musimy tutaj wejść prawdopodobnie poza mapę i gdzieś ta koordynacja nam się pokaże między bunkrem, naszą chatą, a chyba laskiem. Coś takiego, zaraz zobaczymy. Tak, jest tutaj, jak widzicie. Koordynacja N5005835E-110blebleble. minus 110, ble, ble, ble. Run. Dobra, wykupmy sobie energię. Jakieś bronie mam? Mam. 9 apteczek mam? Mam. Dobra, to jeszcze poszczelamy sobie z podwójnych beret. Przetestujemy. Nie sprawdziłem, jaki speed damage ma ten. Mają te dwie berety, ale pewnie dosyć są szybkie. 3-3, a ten miał ile? Też 3-3. 3-3, no dobra. Tylko zwiększone mają damage, tak? Uuu, tak go! Du -du -du -du. Jak ten! Jak Max Payne. No fajnie to wygląda. Tylko gruby tego chroni? No dobra, no to jedziemy ze skrzyneczką. Fajnie. Podoba mi się ten questik. Zajebista alternatywa do Bunkru. Fajnie, że takie coś spadnie. Może spadnie gastań, by było ciekawie. Uwaga. Stary, jakie tu jest profitando! O, mamo! Widzieliście to Electronic Circuit. Silnik. Steel plate ty naprawdę wintores w ogóle się posypał. Wow. Wow. Jestem mega zadowolony. Dobra, to ja zabieram te wszystkie rzeczy. Lecę na chatę mordeczki, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, oczywiście łapeczka w górę. Jeżeli nie, napiszcie to w komentarzu, a z pewnością to zmienię. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!